Dzisiaj dowiesz się, jak przejść do kolejnego etapu z gry. Na samym początku proszę Cię, byś zasubskrybował mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje. No to zaczynamy. Po pierwsze, musisz ulepszyć stół warsztatowy do kolejnego poziomu. Do ulepszenia będzie potrzebna Ci deska, którą wytworzysz w tartaku, oraz skorupa, która wypada z kamiennego turlacza. Teraz potrzebujesz kości, które wypadają po zabiciu szkieletów, oraz drewniane kije, które wytworzysz w tartaku. Gdy już mamy zebrane materiały, to wytwórz siekierę niepospolitą, która umożliwi ścinanie słupokorzenia. Jak już masz siekierę, to poszukaj jaskini, w której musisz ściąć słupokorzy. Warto mieć ze sobą pochodnie, dzięki której będzie Ci cieplej, oraz starsze z uwagi na przeciwników w jaskini. Gdy zdobędziesz słupokorzeń, to wróć do osady i wytwórz w tartaku kije ze słupokorzenia, a następnie kilo w niepospolity w stole rzemieślniczym. Warto też będzie zrobić miecz niepospolity. Teraz, gdy masz już kilo, to wróć do jaskini i zacznij kopać marmur. Będzie on potrzebny do ulepszania rynku oraz wytwarzania kolejnych przedmiotów. Pamiętaj, by ulepszyć sobie rynek do kolejnych poziomów. Warto wytworzyć sobie 3 talizmany zdrowia, które dają nam kilka dodatkowych serduszek. Zbuduj też łupacz kamieni, w którym wytworzysz różnego rodzaju płyty. Brawo, teraz masz już drugi etap za sobą. Pomogłem? To zaobserwuj.